Tak dębicki dworzec PKP wyglądał jeszcze rok temu. Brudna elewacja, dziurawe chodniki czy szpecące kioski w sąsiedztwie denerwowały podróżnych. Dziś część frontowa prezentuje się już dużo lepiej. Fajnie, że to wyremontowali, bo przynajmniej jest w środku miło, nie tak jak wcześniej. Z niewielkiej części poczekalni dworca można już korzystać. W pozostałej wciąż trwa remont, mimo że dworzec miał być oddany jeszcze w październiku ubiegłego roku. Remont jeszcze nie skończony. Możliwe, że kiedyś będzie fajnie, ale na razie jest jeszcze nie do końca. Tak, no to jest jednak utrudnienie. Dodatkowe utrudnienie to zdaniem podróżnych wciąż nieczynne toalety i konieczność korzystania z toitojów ustawionych przed dworcem. Ludzie narzekają też na nowe drzwi wejściowe do budynku, bo jak twierdzą, bywają niebezpieczne. Lepiej byłyby rozsuwane, bo trzeba stanąć i czekać, aż się otworzą. A czasami ktoś, widziałam jak młody człowiek biegł do pociągu, po prostu no, stuknął w te drzwi. Są niebezpieczne. No bo nie otwierają się na czas. Czas to słowo szczególnie ważne dla głównego inwestora, czyli Polskich Kolei Państwowych. W przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu jej przedstawiciele tak tłumaczą niemal półroczne opóźnienie. Ze względu na konieczność wykonywania robót dodatkowych związanych z wymianą stropodachu na dworcu w Dębicy, termin zakończenia inwestycji przesunie się na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku. Warto jednak zaznaczyć, że podróżni już teraz mogą korzystać z wydzielonego fragmentu poczekalni na modernizowanym dworcu. Nowa odsłona dworca w Dębicy ma kosztować ponad 7 milionów złotych. Na pierwszym piętrze ma też powstać świetlica dla dzieci i młodzieży czekające na pociągi czy autobusy. Koszty jej wyposażenia i utrzymania weźmie na siebie dębicki ratusz. Chcemy tam zrobić czy świetlicę, czy czytelnię, czy po prostu jakiś kawałek miejsca na komputery dla młodzieży. Czekamy na zgłoszenie. Myślę, że już niebawem będzie telefon, że możemy przyjść, oglądać tą salę i montować to, co jest potrzebne. Remont dębickiego dworca to część wielkich kolejowych inwestycji w regionie. Wśród nich jest także przebudowa dworca w Jarosławiu. I tu także opóźnienie, bo miał być gotowy w jesieni, będzie na wiosnę.